Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Jak widać, na rynku w Myślenicach panuje względny spokój, jednak wielu z nas jest żywo zainteresowanych tym, co dzieje się kilkaset kilometrów stąd, na Ukrainie. Dzięki Oldze Borysenko, ukraińskiej artystce mieszkającej we Lwowie, która gościła w naszym mieście latem ubiegłego roku, udało się nam skontaktować z mieszkanką Kijowa, która opowiedziała nam, jak wygląda sytuacja w ukraińskiej stolicy na dzień dzisiejszy. Pokojowe, polubowne załatwienie tej sprawy. Sprawa w tym, że ludzie, którzy mieszkali tam po Majdanu, wszyscy powyjeżdżali i to prawidłowo. Mi się wydaje się, że tam już nikt nie mieszka, mieszkanie zamknięte jest. No a co można powiedzieć? To, co robi się w Ukrainie, to barbarzyństwo. No jak można w centrum Europy umierać, zabijać, walczyć o wolność? Leje się krew. No, mi się wydaje się, że tak twierdzą nie tylko zwolennicy Majdanu, ale i przeciwnicy. Ludzie są oburzeni. No, w jakim to może pójść? Mam nadzieję, że na pokojowe rozwiązanie konfliktu. Do dzisiaj mam nadzieję. No i jako kobieta chcę, żeby każdy z mężczyzn i mężowie, i synowie, i bracie, i ojcy wrócili do domu całe zdrowe. Jak wygląda sytuacja taka codzienna mieszkańców Kijowa, którzy jednak zostali na miejscu w mieście? Życie toczy się dalej, no co? Chociaż nie działają przez szkoły i placówki oświatowe w centrum miasta. Wszystko jest zamknięte. Zamknięte metro. Mówiono dzisiaj, mówili, że będzie zamknięta stacja benzynowa i sądy. W najbliższych do centrum sklepów i obiektów prawie nic nie ma już. Ale we wszystkich innych obszarach miasta jest. Ludzie kupują, przynoszą całe torby. Czasem idą kilku kilometrów na piechotę, bo milicja nie pozwala samochodom podjechać do Majdanu. No, sprawa w tym, że policja i służby na stronie rządu, a to wojna rządu z własnym narodem, niestety. Milicja blokuje wszystkie drogi do centrum miasta, nie tylko drogi.
wczoraj i dzisiaj karetki pogotowia przywozili rannych do szpitalu, a banda z kryminalistów, z tych, banda naturalna, rozbiła prawie wszystkie ambulanse. Pocięli obwody, zepsuli drzwi. Karetki pogotowia już nie nadają się do wykorzystania w przyszłości. Teraz bandyty strzelają do ludzi po szpitalu. Ze zbroje strzelają na milicję i interweniuje. Policja blokuje trasy prowadzące do Kijowa, ale ludzie rozbierają barykady i otwierają drogi. Ja nawet wiem, że moje znajome tam gdzieś otwierali drogę do Kijowa. Służba kolejowa na przykład całkowicie zatrzymała ruch pociągów z zachodniej Ukrainy, mówiąc, że jakaś awaria. Ale istnieją pozytywne przykłady, na przykład tatopolski Berkut wyszedł na miejscowy plantat teatralny, żeby prosić o przebaczenia za wykonanie rozkazu wodów prawa. Bojownicy lwowskiego Berkutu opuścili Kijów i udali się do Lwowa i przeszli na stronę narodu. A frakcja partii regionu miasta Żytomyr ogłosiła o swoim rozpuszczeniu. Bo to, co ja wiem na pewno. A powiedz, jak wygląda sytuacja od strony, powiedzmy, przeciwników Euromajdanu, no bo na Majdanie protestują przede wszystkim zwolennicy integracji Ukrainy z Unią Europejską, ale wiemy, że Ukraina jest podzielona praktycznie w połowie na zwolenników i przeciwników właśnie integracji. One stają się bardzo źle do Majdanu i do wszystkiego, co z tym związano. Zwolennicy rządu wymagają brutalnie siły stłumić Majdan. Ale mi się wydaje się, że sprawa nie na tyle, że one takie, tak aż zwolennicy rządu, a w tym, że one nie mają informacji, albo mają błędną informację. One mają informację, że na Majdanie tu faszyści, że na Majdanie bandyci, coś się dzieje, że ludzie chodzą z faszystką, z swastyką, ze znakami faszysta, z faszystów. No, one nie wiedzą i nie chcą wiedzieć tego. Na przykład 18 było podłączona telewizja, to ten program, który online pokazywał, co się dzieje na Majdanie. Dlaczego? Żeby nikt nie wiedział, co tam naprawdę się działo. A obecnie co możecie oglądać w telewizji? A obecnie możemy oglądać wszystko. Po Kijowu wszyscy programy są pracują. Wszystko możemy oglądać online na 24 godziny na dobę. Wszystko możemy oglądać, ale mi się wydaje, że to tylko na terenie Kijowa, bo na terenie innych miast takiego nie ma, u nich nie ma tych programów. A my i tak znamy, bez telewizji, co u nas się dzieje. Nawet ci ludzie, którzy nie chcą znać, co tu się dzieje, kiedy wszystko się będzie wiadomo, mi się wydaje się, że nigdy oni nie chcieliby być nigdzie okrem Ukrainy. My związane bardzo mocno, mocniej niż myślą, a to wszystko prowokacje, naprawdę, prowokacji dużo, prowokacje idzie i w telewizji, i w radiach, i w informacji, i ludzi prowokatorzy podają jej tak, że to już się stało, że już odłączyło się, już jest wschód, jest zachód, jest faszyści, jest ruskie. Sprawa w tym, że na Majdanie nie ma ani ruskich, ani ukraińskich, ani gruzyńskich. Tam jest ukraiński naród i żadnej nacji tam nie ma lepszej albo gorszej. No właśnie chciałam powiedzieć o opozycji, bo po pierwsze w samym incydencie
się oskarżają protestujących i opozycja, a rząd nie widzi żadnego błędu ze swojej strony. I nikt nie został ukarany za naruszenie, które doprowadziły do licznych strat w ludziach. A co do opozycji, generalnie zawodowym przywódcą tu nie wierzą. Szacunek dla Witalia Kliczko, jak dla super sportowca, ale zaufania on nie ma. Jaceniuka w ogóle nikt nie traktuje poważnie, a Ciepnibucha na Majdanie nie lubią. Młodzi aktywiści nazywają jego nazista, a więcej osób dorosłych, szczególnie weterany Afryczycy, pewnie, że Ciepnibuch jego partia sprowokowanie zdrajcy. Czyli wobec tego widzimy, że wśród narodu ukraińskiego liderzy opozycji nie mają dobrej opinii. Wobec tego, kogo ludzie protestujący na Majdanie widzieliby jako przedstawiciela swojego do ewentualnych rozmów ze stroną rządową? No to właśnie to jest najgłówniejsze pytanie, bo gdyby był przedstawiciel, byłby ktoś, kto by podjął za sobą Majdan, to wszystko było już zrobione i nie byłoby tego, co mamy. Właśnie dlatego, że nie mamy takiego, to tak się toczy. Jeśli chodzi o sprawę, jeszcze na koniec, postulat uwolnienia Julii Tymoszenko, czy on jest nadal obecny na Majdanie, czy widzą ludzie nadzieję w tej osobie? Julia Tymoszenko to też takie pytanie. Sprawa w tym, że ona należy do rządu. Ona taka sama jak i wszyscy tam. Jest rozumna, bardzo rozumna, ale jest i bardzo chytra i ona i bardzo mocna. Ona mocny polityk i ona twardy polityk. Ona by to wszystko załamałaby bardzo szybko, ale nie wiem, czy mogłaby ona coś zrobić dla Ukrainy. Po pierwsze, by ona coś robiła dla siebie, dla swojego rządu, dla swoich ludzi. To by powtórzyło się tak samo. Może nie w taki sposób, w taki okropny, barbarzyński sposób, ale powtórzyło się to tak samo. A powiedz, co udało ci się uzyskać od Olgi? Jaka sytuacja jest w Lwowie? No, Olga przekazywała, że spokojnie. W Lwowie jest zaraz spokojnie. Ostatniej nocy udało się zapobiec próbom ataku prowokatorów w centrach handlowych w rosyjskim konsulacie rządu powiatu, a także w telewizyjnych i radiowych spółkach w Wysokim Zamku. Lwowski szpital okulistyczny przyjmuje wszystkich protestujących z zaburzeniami widzenia otrzymanymi na tej wojnie, tak można powiedzieć. Głównie to obrażenia od granatów ogłuszających. Protestujący w lwowskich szpitalach są przekonani, że tam milicja ich nie dostanie, bo w Kijowie tak wychodzi, że protestujący jadą do szpitalu, a stąd ich zabierają milicjanci i odwożą nie wiadomo gdzie i już znikają jakieś ślady po nich. Mhm. Teraz z organizacją
chodzi o żoła, robi sprzątanie tych budynków administracyjnych, które zostały załamane i podpalone w nocy. A czy to ma związek z tymi protestami w Kijowie, czy to jest po prostu zwykły akt wandalizmu jakby przy okazji tej sytuacji politycznej? Sprawa w tym, że wygląda to jak akt wandalizmu przy okazji, ale myślimy, że to na pewno zrobiono od tych kryminalistów z boku antymajdanu. To, za rząd. Lwów kojarzy się, że jest bardzo, czy był zawsze i jest bardzo propolski, proeuropejski. Tak, czy tak. Mieszkańcy Lwowa mają możliwość i czy wybierają się do Kijowa na Majdan, czy w ogóle do Kijowa na wspierać? Na pewno. Mieszkańcy Lwowa podtrzymują Majdan i jadą na Majdan do Kijowa przy pierwszej lepszej możliwości. Na przykład w tą okropną noc z 18 na 18 to 6 autobusów z mężczyznami z Lwowa wyjechało do Majdanu. Wiadomo, że one już dostali się Majdanu i dopomagają tam. No, takie zwykłe życie toczy się spokojnie, szkoły i placówki pracują, studenci zorganizowani jadą do Kijowa i nikt temu nie przeszkadza, profesorzy tak samo jadą, a kto chce, to chodzi na nauczenie i wszystko pracuje jak w normalnym życiu. Czy we Lwowie albo w samym Kijowie widać jakieś elementy pro albo antypolskie, czy jest to? No, są... Nie. I w Kijowie, i we Lwowie to Polaków stawienie jak do najlepszych braci. I nam bardzo przyjemnie, że przyjeżdżają Polacy. Znam na przykład, że we Lwowie byli i w Kijowie byli takie obywatele, którzy przyjeżdżali i sami tam dopomagali tym. Bo one znają, co znaczy walka o wolność, one pamiętają o waszej solidarności, one mają prawidłowe europejskie widzenie tej sytuacji. Dlatego my bardzo wdzięczni Polakom za tę ich dopomogę, za ich widzenie i za to, że one zostają się naszymi bratami, naprawdę.